Czym dla Państwa w ogóle jest ten kompleks barkowy? Bo dla mnie kompleks barkowy to tak naprawdę wiele stawów wrzucone do jednego barku, do jednego, jak można by powiedzieć, worka, tak? Mamy staw ramienno-łopatkowy, staw barkowo-obojczykowy, mostkowo-obojczykowy i niektórzy autorzy podają nawet, że łopatka i żebra także będą ze sobą stworzyć pewnego rodzaju staw. Czyli do jednego jakby kompleksu barkowego wrzucamy bardzo dużo rzeczy, w tym także mięśni, powięzi, układu nerwowego i tak dalej. Więc jak to badać, jak robić tak, żeby tak naprawdę wiedzieć, co u klienta się dzieje, który przychodzi i mówi, że bark go boli, bo może tych stawów być tutaj bardzo dużo uszkodzonych. Tak jak Państwo widzą, mamy kilka warstw mięśni, powierzchowne, bardziej głębokie i taka generalna zasada, którą przyjmuje taki jeden teraz z bardziej popularnych badaczy powięzi, czyli tak zwany Thomas Myers, to on przyjmuje, że mamy mięśnie ekspresowe i mięśnie zewnętrzne. I teraz tak, mięśnie ekspresowe, czyli te, które widzimy na zewnątrz, można byłoby powiedzieć, one głównie wykonują ruchy i mięśnie jakby głębokie, które będą nam stabilizować dane ruchy. Tak widzicie, na zewnątrz tych mięśni jest o wiele mniej niż w środku. To samo pojawia się w pośladku, co pokazywał Wam Szymon. I teraz tak, jak mamy zbudowany nasz bark? Mogą Państwo zobaczyć, że mamy coś takiego jak panewka i główka i w ten sposób pracujemy w naszym stawie ramienno-łopatkowym plus wszystkie stawy, które dają dodatkowe ruchy i możliwości naszej obręczy kończyny górnej i tak dalej. Możecie tutaj zobaczyć na rycinie mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, podłopatkowy i tutaj w tym kierunku możecie zobaczyć przedłużenie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego. Tutaj widzicie taką przestrzeń, która często daje nam problem u klientów w momencie elewacji kończyny górnej. Ponieważ staw kompleks barkowy jest bardzo ruchomym stawem, to matka natura wyposażyła nas w dodatkowe zabezpieczenia i tu mogą Państwo zobaczyć dodatkowe obrąbki stawowe i one też często dają problem u klientów. Tutaj jest jedna taka prosta zasada. Jeżeli klient przychodzi do Państwa, pokazuje zakres ruchomości i potrafi go zrobić i występuje ból, to nie musicie się aż tak bardzo martwić. Ale jak klient przychodzi do Was, nie potrafi wykonać ruchu samodzielnie i Wy prosicie go, żeby rozluźnił kończynę i robicie ten ruch samodzielnie, ten ruch jest nadal bolesny, tutaj należy się już skonsultować z lekarzem i z fizjoterapeutą, bo być może jest to dysfunkcja bardziej stawowa. I w testowaniu klientów według Syriaksa, czyli takiego można byłoby powiedzieć, prowodyra medycyny ortopedycznej na całym świecie, mamy tkanki kurczliwe i niekurczliwe. Jeżeli testujemy ruch aktywny, to testujemy tkanki kurczliwe. Jeśli testujemy ruch bierny, to testujemy tkanki, które nie są kurczliwe. I w tym kierunku będziemy pracować. I tak możemy sobie także pracować z barkiem. Ktoś chętny na małe testowanie barku? Wreszcie zrobi na warsztatach, czas nas ograniczy. Zapraszam. Usiądź sobie troszeczkę bardziej na środku. Jeszcze pośladki w przód. Dlaczego nie pozwalamy klientom się opierać? Ponieważ wtedy tracą neutralne ustawienie kręgosłupa, głowa idzie do przodu, a to, co przed chwilą Wam Szymon powiedział, że kontrola wzroku jest bardzo ważna dla generacji siły mięśniowej. Usiądź sobie neutralnie. Okay. Tu musimy szczególnie zwrócić uwagę na to, co się dzieje z kifozą w odcinku piersiowym. I teraz prosimy klienta o wykonanie ruchu w zakresie płaszczyzny strzałkowej. Okay? Czyli rozpoczniemy od zgięcia. Unieś sobie ramiona do góry. To jest ruch aktywny. Okay? I opuść w dół. Jakbyśmy teraz chcieli przetestować wyprost, no to niestety krzesło nas ogranicza, stąd często w gabinetach fizjoterapeutycznych pracujemy z taboretami, z krzesłami, które nie mają dodatkowych podłokietników, bo nas to ogranicza. Wstań sobie zatem, proszę. Kolejny ruch aktywny, obróć się bokiem, to przenieś ramiona do tyłu za siebie. OK? Też oceniamy sobie zakres ruchomości, symetrii i wracamy. A teraz chciałbym, żeby Państwo zwrócili uwagę na to, co się dzieje z odcinkiem piersiowym. Ramiona do góry, do zgięcia. Tak. I opuść ramiona w dół, do wyprostu. I ramiona za siebie. To jest wyprost. I jeszcze raz szybszy ruch. Zgięcie. Tak. I wyprost. Zwróćcie uwagę, jak kifoza reaguje, współpracując z barkiem. Teraz zrobimy stabilizację naszej kifozy. Kładnę jedną rękę z przodu. Mogę położyć? Mhm.
tutaj, utrzymuję i dodatkowo będę czuł, co się dzieje z tą kifozą, czy nie następuje jakaś kompensacja. OK? Do góry. Mhm. I w dół. OK? Teraz maksymalnie przynieś barki do góry. Jak najwyżej potrafisz? I w tym momencie bardzo często u klientów widzimy, że idą ramiona do tyłu, bo idą, ale zakres ruchomości już jest obecny w odcinku piersiowym. I to musimy kontrolować przez domknięcie naszych dolnych żeber. Widzicie, co się dzieje? Wystarczy jeden ruch. Zatrzymaj się teraz, domknij żebra. Teraz spróbuj, nie ruszając swojej kifozy, przesunąć ramiona do tyłu. Tu możemy przetestować. Do góry, do góry, do góry. Do tyłu za siebie jeszcze, jeszcze. Jak pracuje nasze ciało? Trudniej? I góra. Jeszcze. I za siebie. Mocniej, 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 mocniej. Popatrzcie, co się stało z głową. Głowa wysunęła się do przodu. Ciało szuka sobie miejsca, gdzie może skompensować pewne braki długości mięśnia piersiowego większego, w tym części, która idzie nam od dołu do góry. Bo mięsień piersiowy większy ma trzy części. Część dolną, środkową i górną. Unosząc kończynę górną ku górze, testujemy którą część? Jak myślicie? Dolną, bo włókna przebiegają w ten sposób. Okay? Czyli to jest bardzo ważne i za chwileczkę na warsztatach, jak widzicie z tej hali, tam jest Prof Fitness School, nasza siedziba, możecie sobie zobaczyć, zrobimy to na warsztatach, będziecie mogli sobie w dwójkach przetestować. Bardzo ważna jest ta kontrola głowy i naszej kifozy w odcinku piersiowym. To jest bardzo, bardzo ważne i często o tym zapominamy, klient przychodzi, bark idzie do tyłu, a kifoza robi nam psikusa. Zgadzacie się ze mną? To jest bardzo, bardzo ważne. OK? Dziękuję. Jeżeli chcemy przetestować klienta w płaszczyźnie czołowej, tu niezwykle ważny jest rytm łopatki. Tak jak pracuje nasza łopatka. Kto chciałby teraz przyjść na środek? Tak jeszcze, zanim koleżanka nas dołączy, popatrzcie, że tak naprawdę w naszym kompleksie barkowym jeszcze mamy naczynia, które też mogą dawać pewnego rodzaju objawy. I taki przykład z gabinetu, słuchajcie, ostatnio przyszedł do mnie pacjent, mówi, że strzelił mu obojczyk na treningu, wybaczcie sobie Państwo, i dwa dni później dostaje informację, odesłałem go do lekarza, bo troszeczkę testy wychodziły bardzo negatywnie, odesłałem go do lekarza i okazało się, że miał zator w kończynie górnej. Wybaczcie sobie Państwo, co mu groziło? Udar mózgu, zawał, niesprawność. Trener. Zwróćcie uwagę, jak ważne jest, żeby wiedzieć, jak wygląda rzeczywiście anatomia. Tutaj mamy to, co Państwo przed chwileczką widzieli. No, literatura różnie podaje pomiędzy 180-160 stopni. Jeżeli chodzi o odwodzenie, też mamy tutaj różne dane, można byłoby powiedzieć. OK. Idziemy sobie w takim bądź razie dalej do odwodzenia. Stań tyłem do grupy i zrób aktywny ruch. Ramiona bokiem do góry w płaszczyźnie i opuść tu. I jeszcze raz. Super. Myślimy, klient ma zakres ruchomości. Bardzo fajnie. Teraz zwróćcie uwagę na to, jak pracują łopatki. OK? Do góry. I w dół. I do góry. I w dół. Tutaj mamy symetrię, chociaż lewa łopatka wyczuwam jakieś takie lekkie drżenie. Tak. Masz jakąś kontuzję? Mam już to skrzywienie. Masz skrzywienie. Jakiego rodzaju skrzywienie? Skolioza. Skolioza, wiecie, jak skolioza warunkuje, że jedna z łopatek nie pracuje symetrycznie, czyli można byłoby mówić tutaj o pewnego rodzaju dyskinezie. Musielibyśmy z tą łopatką popracować w taki sposób, żeby ona rzeczywiście spełniała swoją funkcję. O tym rytmie łopatkowym za chwileczkę sobie jeszcze uszczegółowimy. Bardzo ważne jest o tym, co powiedział Szymon. Przy testowaniu zwróćcie uwagę, jak jest ułożona głowa. To jest kolejna osoba, która ma okulary. Jeżeli testujemy klienta, to niech ma soczewki kontaktowe bądź okulary, bo testy wypadną o wiele gorzej. Okay? Test opory. Góra. Pchaj na mnie, przeciwko. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Góra, 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 góra. Mhm. Ciekawe, czemu skręciła głowę. Zwróciliście uwagę? Potrzebowała siły. Opuść w dół. Zrobiłaś to podświadomie. Skręciłaś głowę, żeby dodać sobie siły, żeby test wypadł. Zrobiłaś to poświadomie. Po prostu skręciłaś głowę. Nikt cię o to nie prosił, prawda? Dziękuję. Tam zdjęcie mi robię, wiesz? Aha, okej. Okay. Dobra, dzięki. Dobra, czekaj. Czuję się wykorzystany. Okej, okay. Zapraszam, podejdź. I teraz bardzo ciekawa jest sprawa z rotacją.
ponieważ tak naprawdę wiele książek podaje możliwości testowania rotacji zewnętrznych i wewnętrznych w dwóch ułożeniach, kiedy łokieć jest przy ciele, czyli tak zwana pozycja 0 i w pozycji 90 stopni. Okay? Jeżeli będziecie sobie badać klienta w ten sposób, to zakres ruchomości wynosi 60 stopni rotacji zewnętrznej i 70 stopni rotacji wewnętrznej. W ten sposób pracujemy z klientem. Jeśli będziemy mieć rękę tutaj, to musimy mieć 90 i uwaga, 80. Ok? Spróbuj zrobić teraz aktywnie do góry i w dół. Mogliśmy to samo zrobić także z oporem. Pchaj do góry, do góry, do góry, do góry. Pchaj jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Popatrzcie się, całe ciało pracuje. Ok? W dół. Do rotacji wewnętrznej jeszcze. Czyli w dół, w dół, w dół. Tu, tu. Tych możliwości badania jest bardzo dużo i musicie Państwo tak naprawdę nie dobierać metody do pacjenta, tylko tak, żeby zbadać pacjenta właściwie. To jest bardzo, bardzo ważne. Okay? Dzięki wielkie. Niektórzy jeszcze podają, że mamy tak zwaną płaszczyznę horyzontalną, kiedy możemy skierować ramię do tyłu, zaangażować w ten sposób łopatkę i jeszcze przywieźć horyzontalnie. To też się przydaje nam w życiu codziennym. Jak zwrócicie uwagę na to, jak człowiek funkcjonuje, to zobaczycie, że tak naprawdę my funkcjonujemy w płaszczyznach diagonalnych. Czy ja po coś sięgam? Sięgam do kieszeni, próbuję skierować się do tyłu. Nigdy nie ma tego ruchu w jednej płaszczyźnie. Dlatego oprócz takiej selektywnej diagnostyki, można byłoby powiedzieć, poszczególnych ruchów w metodzie SFTR, czyli sagittal, frontal, transverse and rotation, to jest taka metoda, SFTR, zapamiętajcie sobie, możecie wygooglować, wtedy wszystkie normy Wam wyskoczą. Możemy zbadać jeszcze ruchy funkcjonalne, bo do mnie przychodzi pacjent i mówi, nie mogę sięgnąć do góry. No to ja badam go sięgając i naszym sukcesem terapeutycznym jest to, żeby ten klient sięgnął, a nie żeby miał zakres idealny w ten sposób, bo ten zakres jest tutaj mieszany, można byłoby powiedzieć. Okay. Tutaj wypisałem Państwu mięśnie, które uczestniczą w danych ruchach. To jest obowiązkowe, żeby dokonać diagnostyki. To jest bardzo ważne, żeby znać diagnostykę i żeby znać funkcję mięśni. Tak naprawdę na przykład mięsień dwugłowy ramienia, on nie tylko jest najsilniejszym supinatorem, okay? Ale także odwodzi, przywodzi, rotuje na zewnątrz do wewnątrz w zależności od tego, jak jest ułożony i w zależności od tego, jak popatrzymy na ten mięsień. To jest bardzo ważne, żebyście zwrócili na to uwagę, to jest tak naprawdę obowiązkowe. I tutaj ten rytm łopatkowy, o którym chciałem powiedzieć. Jeżeli mamy od 0 do 30 stopni odwiedzenia, w stawie ramien nie łączy się z ruchem łopatki. Jeśli się łączy, to tak naprawdę możemy mówić, że łopatka się włącza za wcześnie. Czyli będzie to pewnego rodzaju kompensacja. Pomiędzy 30 a 90 łopatka rotuje się w stosunku 1 stopień na każde 2 stopnie odwiedzenia, czyli stosunek jest 1 do 2, a powyżej 90 stosunek jest 1 do 1. I to bardzo widać fajnie, tak jak robiliśmy u koleżanki, że łopatka ma w tym momencie bardzo ważne zadanie. Bez łopatki tak naprawdę, kiedy mamy łopatkę zamrożoną, dyskinetyczną, nie możemy poruszać do góry. No i taka jeszcze fajna jedna przyczyna bólu w barku. Można by było powiedzieć układ nerwowy, który leży. Mniej więcej topograficzny tutaj w ten sposób. Mogą Państwo zobaczyć, jak on jest tutaj zbudowany. Tutaj widzimy, że odcinek szyjny jest bardzo ważny. I też poziom T1, który będzie nam unerwiał tą część. Możecie Państwo zobaczyć, że mamy takie trzy nerwy, które mnie interesują. Nerw promieniowy, pośrodkowy i łokciowy. I w takim projekcie, który prowadzę w Akademii Zdrowego Kręgosłupa, uczymy się neuromobilizować. I neuromobilizacja, Państwu pokażę, to takie auto, czyli zróbcie to ze mną, dobra? Połóżcie sobie rękę po przekątnej i zróbcie kompresję w dół. Swój lewy kciuk skierujcie do środka, schowajcie go i obejmijcie pozostałymi palcami. Opuść w dół. Kompresja w dół i unieś się do góry. Poczujcie przyjemne uczucie. Czujecie? Odwiedzenie. To nie jest ból, to jest takie uczucie drażnienia, można byłoby powiedzieć. Teraz drażnisz swój układ nerwowy. Nerw jaki? Jak myślicie? Mamy trzy nerwy, o których mówiliśmy. Promieniowy. Promieniowy. Tak, nerw promieniowy. Bardzo dobrze. I luz. Rozluź. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o barki szyję, to potrzebna jest diagnostyka różnicowa. Dlatego jak jeszcze poprosimy klienta, żeby na przykład skłonił nam głowę i wykonał test neuromobilizacyjny, to może nam to odpowiedzieć, na jakim poziomie cieśni. Czy jest to cieśń tutaj, tutaj czy tutaj, a może w nadgarstku.
Tak? Na to należy na pewno zwrócić szczególną uwagę. Pamiętajcie o tej retrakcji, o której za chwileczkę wrócę. O, to jest też bardzo fajne. Zróbmy na drugą rękę. Nerw pośrodkowy, nervus medianus. Otwórz palce, połóż rękę, dokonaj kompresji w dół i unieś do góry. Zobaczcie, bardzo przyjemne uczucie. Ok? I luz. Dobrze, idziemy sobie w takim bądź razie dalej. Oczywiście tu moglibyśmy też zrobić dodatkowo obciążenie odcinkiem szyjnym. I bardzo ciekawa rzecz. Uderzacie czasami w łokieć? Czujecie taki prąd? To ten prąd płynie właśnie w nerwie łokciowym. Okay? I teraz, kiedy skierujecie ramiona w ten sposób, nie żeby zapozować na Instagram, ale żeby zmobilizować, to poczujecie ciągnięcie swoim małym palcem. Nawet niektórym zacznie się ten palec zginać. Czujecie? Spróbujcie rozciągnąć swoje łokcie daleko. Okay? Klatka piersiowa prezentuje się o wiele bardziej. Okay? Zatrzymaj pozycję. I teraz zacznij skręcać głowę w prawo i w lewo. Poczujesz, że w jednej ręce odpuszcza, a w drugiej ręce zaczyna działać. Okay? Magia, nie magia. Ślizgi układu nerwowego. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Możemy to oczywiście zrobić też dodatkowym obciążeniem odcinka szyjnego. I retrakcja. Szymon o tym wspomniał i bardzo dobrze. Retrakcja jest ogromnie ważna, jeżeli chodzi o naszą w ogóle siłę, motorykę. Tak? I teraz tak, nie rozmawiałem jeszcze z Szymon z Tobą na ten temat, ale moja koleżanka na AWF-ie w Krakowie robi takie badania właśnie, jak powinniśmy podnosić przedmioty, czy w ten sposób, czy w ten sposób. Robimy to na takim sprzęcie na AWF-ie, który bada tak naprawdę, przyczepiamy pacjentom na wyrostkach kolczystych bardzo dużą ilość takich markerów i przez system komputerowy, który widzi te markery, analizujemy, jak to wszystko wygląda. Klienci tam mieli do podnoszenia różne ciężkości, to jeszcze badaliśmy na innych sprzętach, ale można zobaczyć, że jeżeli my schodzimy do dołu, jest to bardziej naturalny ruch, kiedy patrzymy w dół, a przy martwym ciągu często mamy to. I to nie może generować siły, bo Państwa ciało myśli, chce popatrzeć do góry, a nie chce popatrzeć w dół, tak? Jak chcę zawiązać buta, to nie robię tego w ten sposób, ok? Tylko patrzę w dół. Zdarza się? Nie, mi się jeszcze nie zdarzyło. O co chodzi z retrakcją? Zróbmy sobie wspólnie retrakcję. Cofnij swoją brodę, wbij język do podniebienia i zatrzymaj. Jeżeli pojawi się tutaj luźny fałd skóry, wiem, że to nie wygląda zbyt dobrze, ok? Ale tym już kosmetologia się zajmuje. Trzeba skierować się do tyłu, wydłużyć swój czubek głowy do góry. To jest, jak tak można było powiedzieć, ruch 3D. I teraz retrakcja to jest ruch równoległy. On jest ogromnie ważny w badaniu, bo jak Wam przyjdzie klient i będziecie badać mu zakres ruchomości z taką głową, to nie dziwcie się, że wypadnie gorzej. Dajcie mu szansę się skorygować i zobaczcie, gdzie jest problem. Bo problem barku może być problemem szyi. I tą puentą zakończę nasz wykład i zaproszę Państwa na warsztaty, które za chwileczką będą miały miejsce. Z nami zostaniesz trenerem personalnym z międzynarodowymi uprawnieniami reps. Więcej informacji na profifitness.com.pl.